Hej, witam Was na moim kanale. Zapraszam Cię Was na filmik z moimi zakupami, jakie ostatnio poczyniłam. Zrobiłam takie małe zakupy w ciągu tych kilku tygodni, może Was coś zainteresuje. Przede wszystkim chciałam zrobić zakupy z Avon i chciałam kupić coś u konsultantki, ale wiecie co, jak ja mam czekać na to zamówienie, aż ja tam zamówię, potem nie daj tam coś, nie dojdzie, to wolę sobie sama online zamówić i wiem, że to wszystko dojdzie należycie, jak zapłacę po prostu za przesyłkę i tyle. Także zapłaciłam za przesyłkę, bo inaczej bym miała za darmo oczywiście i weszłam sobie na stronkę Avonu, postanowiłam to, co chciałam w cenach bardzo promocyjnych, także już Wam pokazuję, co sobie zakupiłam. Pierwszą rzeczą jest podkład, za którym chodziłam, żeby kupić go w cenie promocyjnej. Na eBayu często gęsto te takie właśnie popularne odcienie, które są właśnie w takiej tonacji, jaką bym chciała, wysprzedane. Więc za cenę 6 funtów mam podkład dosyć popularny tutaj na angielskim YouTubie. Avon Ideal Flawless Invisible Coverage Foundation. Mam w odcieniu Nude SPF 15. Powiem Wam, że ten podkład wpisuje się bardzo dobrze. Jestem z niego bardzo zadowolona. Zrobiłam jego test na żywo, może Was zainteresuje. Jak go tam ogarnę, to go po prostu umieszczę u siebie. Bardzo dobry podkład, tak jak Wam mówię, bardzo ładnie się prezentuje. Troszeczkę twarz po nim się błyszczy, ale ja nie oczekuję jakiegoś niesamowitego zmatowienia na twarzy po podkładach. I ten odcień Nude, powiem Wam, że ładnie się na pewno będzie spisywał na lato, a czegoś na zimę bym oczekiwała bardzo jasnego, po prostu wymieszanego z tym podkładem i będzie gitara. Następnie produkt, który zawsze chciałam kupić, właśnie była promocyjna cena 5 funtów, to jest puder z tej serii Lux. Nie wiem, czy kiedyś Hania nie pokazywała go jako jednego z dobrych właśnie produktów, które ona polecałaby. To jest ten puder, ja mam go w odcieniu Light Medium Silk. Jest to bardzo ładny odcień, właśnie niebielący. Dosyć takie potężne opakowanie, ale leciutkie, no do torebeczki, jeżeli ma się taką troszeczkę większą torebkę, ładnie by wyglądało coś takiego, ale też jest dosyć nieporęczne. Dobry puder, ładnie wygląda tak twarz na taką aksamitną, właśnie taką, no czymś dobrym potraktowaną. W zestawie była też taka gąbeczka, której używałam. Co jeszcze znalazło się w zamówieniu Avon? Przede wszystkim dwie pomadki, które chciałam mieć po rekomendacjach, jakie mają w blogosferach i w ogóle opiniach. To są matowe pomadki, jest to jakaś nowa, są to jakieś chyba nowe wersje, albo jak się mylę, to są jakieś nowe odcienie, chociaż te wcale nie muszą być nowe, bo może są już od dawna. I taka kredeczka, również w cenie promocyjnej. Pomadki kosztowały 5,50, jak się nie mylę. A kredeczka 3 funty. Kredka, jakby było mało mi jeszcze kredek do ust, nakupiłam sobie w kolorze True Red, 3 funty, no to mogę wydać tyle. Taka po prostu konturówka do ust, w takim ładnym bardzo kolorze. U mnie nie wszystkie kolory czerwone konturówek się sprawdzają, tak jak ta na przykład z Essence się sprawdza, to zobaczymy, czy ta się również będzie sprawdzała na dłuższą metę. Używałam jej tylko raz, dlatego że do pracy nie używam takich ciemnych kolorów na co dzień. I już Wam pokazuję, jakie kolorki sobie wybrałam z tych matowych pomadek. Red Supreme i Ruby Kiss. To są dwa takie odcienie, które bardzo do mnie pasują. Jestem pod miłym wrażeniem tych pomadek, bo one są bardzo dobrej jakości. I tak, Ruby Kiss to jest taka czerwień bardzo matowa. I powiem Wam, że te maty są wyczuwalne. One są bardzo ładnie wyglądającymi, długotrwałymi pomadkami. Uważam, miałam pomadkę z MAC-a Russian Red i uważam, że są bardzo porównywalne. Powiedziałabym, że są na równi z pomadką z MAC. I właśnie ta Red Supreme jest bardzo podobna do Russian Red. Może zrobię takie krótkie porównanie wkrótce. Zobaczcie, tak wygląda. I to są bardzo ładne czerwienie, które bardzo ładnie wyglądają na ustach. A dzisiaj na ustach mam Russian Red, jakby było pytanie. Ja ostatnio mam fazę na kolorowanie ust. Uważam, że raz się żyje i teraz jest lato i to tak wszystko ładnie jakoś wygląda, zgrywa się to się z sobą do kupy i nie mam zamiaru się gnębić, że na przykład na dzień nie wypada założyć sobie, dołożyć sobie czerwonej pomadki na usta. Raz się żyje. Następnie właściwie
zakupiłam coś jeszcze, bo się połasiłam na tak zwaną promocję, czyli dostajemy 3 produkty gratis. Pozwólcie sobie, że ja sobie wytrę te pomadki tutaj z ręki i już Wam pokazuję dalej. Produkt, jeżeli zakupiło się produkt z Eniu, to po prostu dostawało się gratis 3 rzeczy i Wam pokazuję, co kupiłam z Eniu. Zainteresowała mnie maseczka Hydra Recovery Overnight Mask. To jest maseczka z jakimiś mikrogranulkami peptydowymi. Już Wam mówię, co tutaj autor ma na myśli i co nam ta maseczka ma nam zrobić. Jest to głęboko regenerujący krem maska do twarzy na noc. Mamy się obudzić na drugi dzień ze skórą wyraźnie młodszą, piękniejszą. Jest to formuła 3 razy power kapsułki z kwasem hialuronowym, ceramidami, pochodzenia roślinnego, masłem shea. No i 51% ma nam się zwiększyć po prostu zasób wilgoci w skórze w ciągu dnia. Powiem Wam tak, maseczki używałam już 3 razy. O cudach to tu jeszcze mówić nie będę. Nie jest to zła rzecz, ale kosztowało aż 15 funtów, także to jest bardzo dużo jak na taki produkt. Ma w sobie takie kapsułki, tak jak Wam pokazałam tu przez chwileczkę. Pachnie zupełnie niczym. Na jakąś większą recenzję przyjdzie czas, czy w ogóle warto ją mieć w swoich zasobach kosmetycznych. Póki co, no jeszcze cudów o niej nie opowiadam. Co się znalazło jeszcze w tym zamówieniu jako prezenty, właśnie związane z tym zamówieniem z Eniu. Ja jeszcze Wam tylko powiem, że w tej maseczce Eniu te ceramidy roślinne, te kwasy, to znajdują się naprawdę daleko na szarym końcu, ale jeśli by miał mi ten produkt odmłodzić twarz, to po prostu dam Wam, to daje po prostu mu szansę. I już pokazuję Wam właśnie te prezenty. Pierwszym z nich to jest taki olejek do włosów, który ma w sobie marokański arganowy olejek, ale powiem Wam, że ten olejek również gdzieś tam na szarym końcu. Ładnie bardzo pachnie. Mam z nim dzisiaj wysmarowane włosy po myciu. Czy jest jakimś cudem, nie powiedziałabym, ale no jak na razie daję mu jeszcze szansę. Był kremik również pod oczy z tej serii Moi sąsiedzi robią remont. Tradycyjnie, jak ja nagrywam filmy, zaczynają pukać. Eniu Clinical, ta podwójna wersja kremu, taki przedzielony krem, wiecie, który ja go już zamierzam w niedalekiej przyszłości użyć, także Wam pokażę. Po prostu ten krem rozdzielony na pół, w którym jednym mamy serum, a w drugim mamy gdzieś tutaj na powieki, tak? A drugi jest pod oczy. Kiedyś go miałam dawno temu, no nie wiem, czy jeszcze sprawdzi mi się ten kremik, zobaczymy. Następnie w tej promocyjnej paczuszce dodatkowej była właśnie za darmo również taka pomadka. Powiem Wam, że odcień tej pomadki nie bardzo mi pasuje, dlatego że ja nie lubię takich odcieniów peach, koralowych, bo nie pasują do mnie, po prostu ja dziwnie wyglądam, ale ten kolorek jest całkiem fajny i ładnie u mnie się prezentuje, także ja mu to wybaczam. Przede wszystkim ta pomadka przepięknie pachnie, także no i pięknie się prezentuje w ogóle, uważam. No i jako prezent dodatek do zamówienia fajnie. I będą teraz zakupy super draga. Pokazywałam Wam w moich ulubieńcach kosmetycznych gąbeczkę z tej firmy Beast for Beautiful. I to jest to bezsłynne. I ta gąbeczka, która tak wygląda po kilku tygodniach stosowania, jest po prostu fantastyczna, mięciutka, wciąż dobrze wyglądająca. Beauty Blender to po prostu teraz idzie w odstawkę. Ta gąbeczka chyba wciąż jest jeszcze w promocji i kosztuje około 3 funtów. I teraz kupiłam sobie taki płyn do czyszczenia pędzli na szybciora, jak chcę szybko umyć swoje pędzelki, do makijażu oczu. Bardzo fajny produkt, bardzo szybko domywa, bardzo intensywnie pachnie niestety alkoholem. Tu jest napisane, że jest do wszystkich pędzli, bardzo szybko je myję, naprawdę szybko myję te pędzle, zobaczymy, czy krzywdy nie zrobię nim sobie, tym płynem, moim pędzlom. Póki co jestem zadowolona, szybko właśnie na toaletce mam czyściutkie pędzle. Następnie Lili Lolo. Z Lili Lolo kupiłam sobie podkład, czyli puder w odcieniu
Butterscotch. Ja miałam próbkę tego pudru, bardzo to jest dobry odcień, pasujący do mnie. Nie wiem dlaczego Blondie, albo ja miałam jego starą wersję i byłam wtedy bledsza dużo, albo bardziej się wybielałam, albo po prostu po 2 czy 3 latach używania Blondie i zakupieniu właśnie już tego nowego opakowania pudełeczka kolor Blondie się zmienił, albo moje zapotrzebowania, albo mój kolor skóry, odcień się zmienił. Nie mam pojęcia. W każdym razie odcień Blondie stał mi się jakiś dziwnie obcy i w próbeczce miałam ten butterscotch i kupiłam sobie i jestem z niego bardzo zadowolona. To jest taki kolor lekko żółtawy, no tutaj myślę, że nie zobaczycie, ale powiem Wam, że jest to idealny odcień do mnie. Kosztował coś około 15 funtów ten podkład. Zapomniałam Wam jeszcze pokazać właśnie w Superdragu, kupiłam sobie taką wersję, tym razem nie w sprayu, kupiłam tym razem wersję w tubce Sally Hansen. Była jakaś promocyjna cena, chyba około 9 funtów, to jest takie po prostu słynne rajstopy w tubce. I przy wydobyciu wydaje się, że ten kolor jest bardzo ciemny, to jest odcień medium, zobaczcie z olej. Coś takiego to jest, pokażę Wam tutaj. Ale przy rozsmarowywaniu na nogach, powiem Wam szczerze, że tego już nie widać. To jest taki bardzo mocny odcień, ja mam tą swoją chusteczkę. Już tego tak nie widać, bardzo ładnie aksamitnie nogi wyglądają, tak rzeczywiście jakby były jakieś takie niewidzialne rajstopy na nich. Jestem zadowolona, oczywiście cudów nie robią, nie kryją, nie wiadomo jak. Tu jest napisane, że to jest formuła bardzo taka... Jest to taka bardzo wodoodporna formuła, że nogi są satynowe i nie wycierają się i powiem Wam, że to jest prawda, bo nie mam na przykład na sukience albo nie mam na butach tych rajstop. No, fajna rzecz, polecam. I będą właśnie dwie rzeczy ubraniowe, właściwie trzy. Jedną mam na sobie, to jest taka sukienka, tunika w stylu rustykalnym. Kupiłam na stronce tej samej, jak również tą tunikę. Jest to tunika z firmy, co siedzi teraz na maksa, po prostu zaczęli wiercić. Nazywa się ta firma Boho, czy Boho. Jakoś tak. I to jest taka tunika indyjska, z takimi słoniami indyjskimi, w takie po prostu ciapki. Bardzo ładna, ten motyw słoni tutaj się przebija przez całą tą sukienkę. To jest bardzo krótka sukienka, taka oczywiście na plażę, na lato, na spacer, nic więcej. I już Wam pokazuję butki. Mam to sandałki, jeszcze Wam zdjęcie, żebyście sobie zerknęły. Gladiatorki, skusiłam się na nie w końcu, kupiłam sobie. To są czarne gladiatorki, właściwie to ja je wycyganiłam na jako prezent imieninowy od swojego męża. Powiedziałam, co chcę, on mi kupił. A właśnie, że były imieniny, to po prostu tak się napatoczyło to. Z tyłu jest zamek, buty sięgają do kolana, są bardzo wygodne, mają sznurówki, także no trochę się trzeba namęczyć, żeby je założyć. Wyglądają bardzo ładnie, noga wygląda dobrze, chociaż ja mam jedną nogę troszeczkę grubszą, prawą mam grubszą od lewej i to troszeczkę widać, no ale bez przesady. Butki kosztowały coś około 25 funtów, chyba z przesyłką, już nie pamiętam. Bardzo ładnie, zgrabnie wyglądają, nie spadają z... po prostu nie zsuwają się, bo są wyprofilowane. No i to by było wszystko, jeżeli bym miała szansę jeszcze, tak jeszcze mam takie jedno marzenie, że po prostu, żeby była ładna pogoda i żebym te buty w końcu mogła zacząć nosić, bo średnio najeżdża, jest pogoda raz w tygodniu. Po prostu wtedy trzeba łapać tę pogodę, nie wiadomo co wtedy robić, czy rzucać wszystko i iść na spacer, trochę się pocieszyć życiem, czy siedzieć w domu, coś robić. No pogoda nas w ogóle nie rozpieszcza, tamto lato w tamtym roku też było takie paskudne. I to by było wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnych filmików. Pa!